Witajcie drodzy kochani, jesteśmy właśnie u stóp z gór Sierra Nevady. Rośnie tutaj dużo drzew kasztanowych i właśnie o kasztanowcach chciałem powiedzieć kilka słów, bo jest to temat bardzo ciekawy. Otóż według moich badań kasztanowiec promieniuje bardzo wysoko, na promieniowanie na plus 30, właśnie mówię o kasztanowcu jadalnym. I właśnie chciałem powiedzieć o właściwościach leczniczych tego drzewa i tych owoców, ponieważ jedzenie kasztanów jest bardzo lecznicze dla naszego organizmu, nie tylko na cyrkulację krwi, ale również wzmacnia naszą korę mózgową. Powoduje po prostu lepszą cyrkulację, lepsze samopoczucie, z tego względu również, że posiada wibrację bardzo wysoką, na plus 30. Jak również polecam miód, który jest zrobiony właśnie z kwiatów kasztanowca. Tutaj taki miód właśnie jest dostępny w Sierra Nevadzie. Można go tutaj zakupić. I ten miód, drodzy kochani, powoduje wzrost waszej wibracji. Powoduje, że zjadanie tego miodu, dwie łyżeczki, trzy łyżeczki na dzień, powoduje, że wasza wibracja po prostu podniesie się do góry. Chciałem też powiedzieć kilka słów o tym, że kwiaty kasztanowca, jeżeli jeszcze są w fazie kwitnienia, można po prostu zerwać i zrobić z nich herbatę. I ta herbata po prostu będzie wzmacniająca, będzie po prostu podniesie wasz stan psychiczny, pójdzie w górę po prostu, bo ten kasztanowiec ma właściwości również lecznicze i parzenie takiej herbaty z jego kwiatów jest również bardzo dobre dla zdrowia. Ja dodam jeszcze od siebie, jeżeli Państwo macie kontakt z Hiszpanią, czy przyjeżdżacie kiedyś do Hiszpanii, jest wiosna i widzicie kwitnące migdały. Również te kwiaty z migdałów zrywane na świeżo i parzona herbata z nich również, drodzy kochani, was wzmocni. Także nie tylko kasztanowiec, ale również i migdały, kwiaty z migdałowca spowodują to, że wzrośnie wasza wibracja, wzrośnie wasza siła. Totalnie poczujecie się bardzo, bardzo wzmocnieni. Nie tylko przez właściwości kasztanowca, ale również przez tą właśnie wysoką wibrację, którą posiada owoc kasztanowca, jak również jego kwiaty. Siedzenie pod takim grubym drzewem kasztanowca również was może, drodzy kochani, zenergetyzować, dać wam pranę, energię, którą wy tak naprawdę właśnie potrzebujecie, więc usiąść się trzeba dokładnie przy pniu i poprosić dane drzewo, żeby dało wam swoją część swojej pozytywnej energii. Czyli poprosicie z miłością, poprosicie to w dobry sposób, ta energia będzie po prostu wam dana przez to drzewo i spowoduje zregenerowanie waszych czakr, zregenerowanie waszych centrów energetycznych w waszym organizmie. Także bardzo polecam szczególnie miód z kasztana, który tutaj można zakupić, jest dostępny, ale prawdopodobnie też wzmocni was, powoduje podniesienie waszej wibracji, będziecie silniejsi, także naprawdę, drodzy kochani, warto go zakupić, ten miód. Warto zakupić również same kasztany, które mogą być prażone na patelni, mogą być prażone w jakikolwiek inny sposób, ale po prostu, żeby jeść kasztany, żeby mieć dostęp do kasztanów, ponieważ one są bardzo zdrowe, drodzy kochani, i naprawdę spowodują wiele dobrego dla waszego organizmu. Na marginesie chciałem dodać, iż nasza firma Energia Arons tu z Hiszpanii produkuje podkładki, jak również odpromienniki mineralne. Na YouTube możecie je zobaczyć. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.